Państwa powitać. Dziękuję za tak liczną obecność na naszym spotkaniu. Chciałbym przywitać naszych szanownych gości. Może zacznę od pań. Chciałbym serdecznie przywitać panią poseł Annę Cicholską. Witamy serdecznie. Chciałbym przywitać pana senatora Marka Martynowskiego. Również bardzo serdecznie chciałbym przywitać panią Ewę Szymańską, radną Sejmiku Mazowieckiego. Również radnego Sejmiku pana Pawła Kolczyńskiego. Witam także przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, pana Pawła Pachniewskiego, przewodniczącego zarządu powiatowego i pana Grzegorza Szykulskiego, wiceprzewodniczącego naszego koła. Szanowni Państwo, spotykamy się, myślę, że na pierwszym, ale nie ostatnim spotkaniu w naszej gminie, po to, żebyśmy porozmawiali i dyskutowali o tym, co się w naszym kraju dzieje, dementowali pewne plotki i kłamstwa, które są siane przez różne obozy konkurencyjne. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, żeby pan senator i pani poseł, żeby nam przedstawili krótko o tych rzeczach, które się w ostatnim czasie zadziały, to tak wynikło samo z siebie, bo myślę, że jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje w tej chwili w sprawach rekonstrukcji, ale również, a może przede wszystkim o tym, co się udało zrobić przez te dwa lata, no i co przez kolejne dwa lata będziemy robić, bo przecież nie cały program Prawa i Sprawiedliwości jest zrealizowany, tylko część przez te dwa lata się udało zrealizować. Także jeśli Państwo pozwolicie, oddam głos panu senatorowi, dobrze? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować Państwu, że w niedzielę zechcieliście Państwo przyjść, posłuchać nas. Mam nadzieję, że też i zadać pytania. Szanowni Państwo, jeździmy od gminy do gminy w powiecie płockim. Zaczęliśmy od powiatu płockiego z różnych przyczyn. Pierwszą podstawową przyczyną to jest to, że już za rok są wybory samorządowe. Chcielibyśmy z Państwem porozmawiać z poszczególnych gmin, co Państwo tutaj uważacie za największą bolączkę swoją i co byście chcieli od nas jako polityków, ale też i przyszłych kandydatów usłyszeć, uzyskać w przyszłych wyborach. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość w sejmiku, w powiecie płockim. Będziemy również walczyć o gminę Drobin. Stąd też nasze takie objazdy. Każda gmina jest specyficzną gminą. Byliśmy ostatnio w Słubicach. Tam oczywiście największą bolączką to jest to, cały czas mają w swojej pamięci 2010 rok, gdzie były gminy Słubice i Gąbin zalane przez Wisłę. I tam największą bolączką to oczywiście jest pogłębianie Wisły. Udało nam się jako parlamentarzyści tutaj z tego okręgu złożyć poprawkę. Mam nadzieję, że ona przejdzie przez Sejm, przez Senat, że ta Wisła będzie pogłębiana. My ze swojej strony złożyliśmy poprawkę, która mówi, że 4 miliony złotych dodatkowo dajemy na pogłębianie Wisły. Oprócz tego oczywiście rząd ma również program na Wisłę i mam nadzieję, że zostanie zrealizowany już wkrótce. Na razie wiem, że ten program jest realizowany na Odrze. Jest tam pogłębianie Odry. Chcemy, żeby przez wszystkie nasze większe rzeki pływały statki, żeby to drogą właśnie rzeczną przepływały towary, które, no, szanowni Państwo, raz, że to jest droga najtańsza, a dwa, nie rozwalająca nasze drogi. Szanowni Państwo, my przez te objazdy również
chcemy pochwalić się tym, co zrobiliśmy przez ostatnie 2 lata. A tych rzeczy jest sporo. Ja chciałbym pokrótce przypomnieć to, że 500+ nam wyszło, to chyba każdy wie, bo jesteśmy tą informacją bombardowani non stop w mediach. Ale szanowni państwo, to, że my przez te 500+ dajemy głównie rodzinom takie poczucie bezpieczeństwa. Wyciągamy niektóre rodziny z takiej totalnej biedy, z totalnego ubóstwa, bo niektóre dzieci nasze no, rzeczywiście nie miały nawet na kromkę chleba i szły głodne do szkoły czy przedszkoli. To jest program skierowany właściwie no, w głównej mierze na to, żeby poprawić demografię, ale szanowni państwo, tak jak mówiłem wcześniej, również no, chcemy zadbać to, co mówiliśmy w programie przed wyborami. Chcemy zadbać o tych ludzi najbiedniejszych. 68% tego programu to jest skierowane na rodziny w gminach, rodziny wiejskie. Tam największe to ubóstwo było, gdzie ta demografia jest w sumie duża i ta pomoc jest największa w tych gminach wiejskich. Następny program, właściwie to nasz program można było podzielić na takie 3 filary. Na rodzinę, rozwój i bezpieczeństwo. W każdej dziedzinie można by było się czymś pochwalić i na pewno dojdziemy do tego jeszcze, szanowni państwo. Ja tylko, korzystając z tego, że jest pani poseł Ania Cicholska z nami, a która niestety będzie musiała za jakiś czas, pewnie za pół godziny, wyjechać do Puszczy Mariańskiej, to może ja najpierw oddam jej głos, a później, szanowni państwo, jeżeli będzie chcieli, możemy porozmawiać nawet tutaj kilka godzin. Ja będę na miejscu. Radni Sejmiku Mazowieckiego również są. Chciałbym, żeby każdy z nas chociaż cokolwiek powiedział, a później będziemy dyskutować już na takie tematy, jakie państwo będziecie chcieli. Ja w takim razie oddam tutaj głos już pani Ani Cicholskiej, która jest ekspertem, jeżeli chodzi o oświatę i myślę, że tym programem głównie się też zajmie. Dziękuję. Może pozwolą państwo, że też mogę na siedząco, tak? Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, tak krótko o oświacie, porozmawiamy później też na takie sprawy społeczne. Powiem konkretnie, w jakich komisjach pracuję i bezpośrednie informacje, które mogę państwu przekazać, a już takie ogólne sprawy, szersze, polityczno-ekonomiczno-gospodarcze, no to tak jak pan senator powiedział, będzie z państwem tu dłużej zostanie i będzie na pewno odpowiadał na pytania. Jeżeli chodzi o tutaj państwa miejscowość Drobin, to część z państwa pewnie była na spotkaniu, jak stanęliśmy w obronie małych szkół. Przypominacie sobie państwo. I skutecznie. Skutecznie, bo te szkoły zostały. I bardzo dobrze, że one są pozostawione, bo tak jak rozmawiamy z rodzicami, z uczniami, samorządowcami, to było po prostu konieczne. I wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Tak jak mówiłam wcześniej, te szkoły stanowią swoiste centrum edukacyjno-społeczne, gdzie społeczność takich małych miejscowości spotyka się i może różne działania, czy to samorządowe, czy społeczne, czy oświatowe, realizować. Oszukiwano wielokrotnie opozycja, jak również Związek Nauczycielstwa Polskiego, ile to będzie kosztowało pozostawienie takich szkół. Proszę państwa, to są kłamstwa. W tej chwili Związek Nauczycielstwa Polskiego już sam nie wie, co ma mówić, wymyśla historie niestworzone,
bo straszono rodziców, nauczycieli, uczniów, że ile pozostanie nauczycieli bez pracy. Okazuje się, że dzięki naszej reformie, dzięki wprowadzonemu właśnie takiemu działaniu w oświacie, jest jeszcze więcej stanowisk pracy dla nauczycieli niż było wcześniej. Sześciolatki, wybór. Wybór pójścia do szkoły dla sześciolatków. 80% rodziców pozostawia, czyli to już jest wskaźnik na to, że ta reforma idzie w tym kierunku, że sprostaliśmy oczekiwaniom i zapotrzebowaniom społeczności. Następnie ja Państwu przytoczę, dlaczego nauczyciele nie pozostali bez pracy i nie pozostaną. Na przykład w takiej gminie, typowej gminie, gdzie było gimnazjum i załóżmy 2-3 szkoły, 1-6. Załóżmy jeden oddział gimnazjum odchodzi, a dwa oddziały dodatkowe pojawiają się w tych szkołach. Czyli jakim sposobem mogą nie mieć nauczyciele pracy? Poza tym tyle, ile uczniów jest, tyle będzie nadal i oddziałów. Tylko ten oddział ostatni z gimnazjum przechodzi do liceum. Czyli nauczyciele, jeśli są dobrzy nauczyciele, znajdą pracę w liceach, w technikach. Poza tym Państwo pewnie doskonale orientują się, jak byli przygotowywani uczniowie w takim liceum 2,5-letnim do matury i później do podjęcia studiów wyższych. W tej chwili uległo to zmianie. Będą dobre licea 4-letnie, które solidnie przygotują młodzież do podjęcia różnych kierunków studiów wyższych. Poza tym, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, nie potrzeba nikogo przekonywać, jak został zniszczony system szkolnictwa zawodowego. W tej chwili odbudowujemy, będą szkoły branżowe, dwustopniowe i również będzie badany rynek zapotrzebowania na poszczególne zawody na danym terenie, czyli tak bardziej mobilnie dostosowany do rynku pracy i do zapotrzebowania. Czyli wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności. Następnie, proszę Państwa, przede wszystkim staramy się zmienić system kształcenia i wychowania. Musimy zacząć też od wykształcenia dobrej kadry pedagogicznej. Różnie to jest z młodymi nauczycielami, którzy rozpoczynają w tej chwili pracę w tym zawodzie. Więcej będzie godzin psychologii, dydaktyki, zajęć takich w szkołach, zanim młody hospitacji, lekcji, zanim taki młody nauczyciel rozpocznie pracę w szkole. Wydłużony będzie też czas stażu, żeby bardziej dyrektor mógł przyjrzeć się temu nauczycielowi, czy on sprosta tym oczekiwaniom, bo proszę Państwa, powróćmy do tego, że zawód nauczyciela to jest pewna misja. Każdy z oświatą tutaj siedzący na tej sali ma do czynienia, bądź też miał, bo każdy z nas chodził do szkoły, w tej chwili albo ma wnuczka, ucznia swojego, czy też dzieci w szkole. Także zależy nam na tym, żeby oświata w Polsce była na bardzo wysokim poziomie. Od wielu lat spychano wychowanie na plan dalszy. Mówiło się kształcenie, testy głównie, języki obce były głównie pod kątem testów przygotowywane, więc mało efektywny system kształcenia. W tej chwili będziemy system testowy, również w jakimś stopniu będzie, ale zamieniać go też
wypowiedziami uczniów, opisami, bo dochodziło już do tego, że uczniowie nawet lektur nie czytali, tylko po prostu byli tak wyćwiczeni, jeżeli chodzi o zakreślanie w systemie testowym. No i to jest, no to była bolączka, którą Państwo na pewno wśród młodych ludzi obserwowali. Jeżeli chodzi o system wychowania, powracamy do pewnych wartości, które nam zarzucają lewackie różne ugrupowania. Wiele z Państwa siedzących tutaj na tej sali kończyło różnego typu szkoły, nawet w systemie, można powiedzieć, komunistycznym. I wtedy też zwracano uwagę na wychowanie. To są nieodzowne elementy w kształtowaniu młodego pokolenia. Wychowanie i kształcenie połączone ze sobą. Wartości, wartości patriotyczne, czyli to jest istotne, nauczyć młodzież, jak się ma zachowywać na różnego typu akademiach, uroczystościach szkolnych, czyli powrót do takich tradycji, wartości, kultywowanie tych wartości. To są elementy bardzo ważne, które są istotne w kształceniu i wychowaniu na całym świecie, nie tylko u nas w Polsce. A dla wielu środowisk europejskich było w tym taki system, który kreowała Platforma, był o tyle dobry, że chciano mieć tylko tanią siłę roboczą, i niepotrzebne były tutaj wartości wśród i dobrze wykształcona młodzież. A my chcemy być właśnie tacy, a nie tylko tanią siłą roboczą dla państw zachodnich. I tutaj właśnie niektórych boli to. Poza tym dobre wzmocnienie roli nadzoru pedagogicznego. Proszę Państwa, nie może tak szkoła być pozostawiona sama sobie, bądź dyrektor i tylko w pewnych, tak jak wcześniej było, w pewnych, jeśli miał dobre układy z samorządem, z wójtem, burmistrzem, to mógł sobie po prostu siedzieć i niewiele robić w tej szkole. W tej chwili będzie już wzmocniony nadzór pedagogiczny, gdzie będzie kurator miał bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o pracę dyrektora, nauczyciela, i to jest chyba szalenie istotne, bo tam pracują fachowcy w tej dziedzinie. Poza tym nie są połączone różnymi takimi powiązaniami czy klanami samorządowymi. Dotąd dochodziło do takich sytuacji, że wielokrotnie do mojego biura przychodzili nauczyciele, którzy dobre kierunki skończyli, uniwersyteckie, świetnie przygotowani i załóżmy odpadali, no bo narazili się wójtowi, burmistrzowi z pewnym takim charakterem człowiek, musiał odejść, a został na przykład o wiele słabszy nauczyciel, bo był dobrze podporządkowany. Więc my odchodzimy od takiego modelu kształcenia i wychowania młodego pokolenia, bo to jest ważne, żeby ten nauczyciel był po prostu z pewnym człowiek z charakterem, człowiek z misją, z pasją, który ataki jest trudny, szczególnie właśnie dla samorządowców, ale jest dobrym dydaktykiem i naprawdę ma coś mądrego do przekazania. I my będziemy właśnie takich nauczycieli bronić, stać i na ich straży. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi też o działania takie pozalekcyjne, sportowe, kładziemy duży nacisk na zajęcia sportowe, czyli SKS-y. Wznowiliśmy ten cykl SKS-ów, czyli dodatkowe zajęcia sportowe w szkole. Dyrektorzy wielokrotnie podkreślają, że jest to bardzo istotny element.
czyli mniej na związki sportowe będzie szło, a więcej konkretnie do szkół, na zajęcia. Czyli my idziemy w tym kierunku, żeby wzmacniać te małe szkoły czy mniejsze miejscowości i konkretnie do młodzieży, do dzieci, żeby to szło. I to jest też taki pozytywny element. Jest dużo ciekawych projektów, głównie na boiska, na hale sportowe, na zajęcia. Czyli idziemy też w tym kierunku wzmocnienia sportu w szkole, tylko konkretnie w szkole. Mniej właśnie na te związki sportowe, a bardziej do młodzieży i do szkół. Chcemy też, żeby harcerstwo, tak jak pamiętacie, jak było kiedyś jeszcze harcerstwo w szkole, no w tej chwili to było w tym czasie, wiadomo, jak było podporządkowane troszeczkę ideologicznie, ale sama działalność harcerska była takim bardzo wychowawczym elementem dla dzieci i dla młodzieży. Chcemy też te elementy wzmocnić. Obozy harcerskie. Wielokrotnie na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży mówimy o wzmocnieniu i roli obozów harcerskich, żeby też takie działania pozalekcyjne uczniów, żeby były widoczne. No i przede wszystkim wychowanie, żeby wzmacniać rolę wychowawczą szkoły. Rodzic też powinien czuć się w jakiś sposób potrzebny w tej szkole i umiejętne powiązanie tych elementów. Myślę, że jest to dobry kierunek, jest już widoczny, mamy efekty. Tak jak pan senator powiedział na temat programu 500+, do wielu takich mniejszych szkół jak pojadę i pytam panią dyrektor, jak określa, jakie są efekty tego programu, no to pani poseł, to jest coś pięknego. Ja sama byłam kiedyś dyrektorem szkoły, proszę państwa. Organizowało się wycieczki, 5-6 osób w klasie, szczególnie w tych miejscowościach pobederowskich podnosiło, że może pojechać. A reszta siedziała i nie było ich stać na to. W tej chwili organizowane są wycieczki w szkole. Nie ma ucznia ani uczennicy, która by nie pojechała na taką wycieczkę. Dzieci nie przychodzą już do szkoły najedzone. Były sytuacje, gdzie przychodziły dzieci bez śniadania. Szczególnie w tych właśnie miejscowościach popegeerowskich dyrektorzy mi mówili, jak ważną rolę wtedy odgrywał gorący posiłek. Dzieci po prostu nie myślały już na lekcji, tylko dla nich było najważniejsze, żeby zjeść gorący posiłek w szkole. W tej chwili takiego nie ma już problemu, czyli nie ma ubóstwa, praktycznie nie ma ubóstwa wśród rodzin polskich, szczególnie właśnie z tych takich małych miejscowości. To już jest wielkie osiągnięcie dla naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że dalsze będą etapy w tym kierunku, bo no, będziemy też w tej chwili wzmacniać emerytów, głównie tych najmniej uposażonych. I tutaj pani premier Beata Szydło zostaje na stanowisku wicepremiera i będzie również pilotowała dalej sprawy społeczne. Także też idziemy w tym kierunku, bo wielokrotnie mam telefony, co to będzie, jak to będzie. Będzie bardzo dobrze, pan senator zostanie z państwem, będzie pewnie od spraw, na temat spraw gospodarczych mówił, czyli będziemy teraz szli w tym kierunku, żeby też wzmocnić sprawy gospodarcze przy założeniu też żeby sprawy społeczne nie zeszły na plan dalszy. I połączenie gospodarki ze sprawami społecznymi
to rzeczywiście przy uwzględnieniu spraw społecznych, to rzeczywiście można piękny program dla Polski zrealizować i tworzyć. Następnie, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o służbę zdrowia. Państwo pewnie słyszeli o dentobusach, czyli już to jest specustawa, która będzie wprowadzana i taki dentobus będzie w każdym województwie na razie, chociaż docelowo jest, żeby powstawały w szkołach gabinety stomatologiczne i dla pielęgniarek. Natomiast no też wiadomo, że ludzie nam nieprzychylni różnie to odbierają czy wyśmiewają. Ja myślę, że to już będzie też duży plus, biorąc pod uwagę, jakie jest zjawisko próchnicy wśród dzieci i młodzieży. Wiadomo, że to nie zaspokoi tych potrzeb, ale głównie będzie dentobus docierał do takich najbardziej oddalonych miejscowości. Następna sprawa, no to właśnie pielęgniarki szkolne, czyli program, czyli wracamy też z takim programem pielęgniarek, higienistek szkolnych, żeby pielęgniarka była szkolna, żeby ten gabinet był w szkole, w wielu szkołach dużych one już są, ale nie w każdej. Są różne w tej chwili sytuacje, gdzie no, dzieci są chore na cukrzycę, różne są wypadki, gdzieś daleko jest ośrodek zdrowia, więc ta pielęgniarka jest nieodzowna w szkole, która będzie cały czas pilnowała. Tego z minuty na minutę się nie zrobi, z dnia na dzień, ale już idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to nie wiem, chyba, że pan senator pamięta, ile dołożyliśmy, ale też 8 miliardów dołożyliśmy do służby zdrowia. Też ile można, wzmacniamy, do 6% będziemy chyba, tak jest w 25. Także to już będzie też znacznie lepiej. Reforma służby zdrowia przynajmniej stopniowo idzie w dobrym kierunku. Z dnia na dzień też nie można zlikwidować kolejek do specjalistów, bo po prostu no, jest mało lekarzy i też no, zmienić mentalność, podejście lekarzy, to chyba nie potrzeba Państwu tłumaczyć, jakie to jest bardzo trudne, ale to przeogromnie trudne zadanie. No ale stopniowo trzeba i na pewno nam się to będzie udawało. Jeżeli chodzi o, no co jeszcze z tych takich spraw społecznych, no właśnie, a może pytania dotyczące oświaty, edukacji, spraw społecznych. Mogę tylko jeszcze do Państwu podać takiego newsa z ostatniej mojej komisji, bo ja pracuję też w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i powiem Państwu, jak po tej komisji, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami mniejszości muzułmańskich, jak wszyscy członkowie Platforma opuściła to spotkanie, tylko zostali parlamentarzyści, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak przekonało nas to do tego, żeby nie przyjmować uchodźców, żeby w ogóle nawet eliminować tę mniejszość. Proszę Państwa, młody człowiek, muzułmanin, student zachowywał się wręcz agresywnie w stosunku do nas. Państwo mogą nawet otworzyć, bo wszystkie komisje, w których my pracujemy, są nagrywane. To była ostatnia komisja, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkanie z mniejszością muzułmańską, z przedstawicielami mniejszości muzułmańskiej. I tam właśnie w sposób agresywny porównał działania w tej chwili naszego rządu do działań hitlerowskich z lat 30. Czy Państwo sobie wyobrażają? Takie określenia nawet padały. Jak oni narzucają, po prostu narzucają swoje myślenie
nam, Polakom, jak mamy, to my na kolanach w stosunku do nich się zachowywać. Były dwie takie osoby agresywne i pani, która też no, przedstawiała, jakie to oni powinni mieć prawa, co oni jaką rolę powinni odgrywać u nas w Polsce. Także to, że właśnie jest wzmocnione bezpieczeństwo, że nie przyjmujemy uchodźców, to ta komisja przekonała nas dogłębnie, a państwo mogą sobie odtworzyć i zobaczyć ich zachowania i roszczenia w stosunku do władz naszych w Polsce. Ja pracuję też w takim zespole do spraw policji. Ostatnio mieliśmy spotkanie właśnie z komendantem głównym i głównie chodziło o przywracanie posterunków. Nie wiem, czy tutaj na tym terenie też jest taki problem. Tak, no to właśnie o tym powiem tak krótko, bo jeżeli są tego typu sprawy, to do pana Piotrowskiego proszę zgłaszać, bo pan to prowadzi w biurze. U nas mamy na terenie Ciechanowej Mławy takie przypadki, że samorządowcy nie chcą wyrażać zgody i nie muszą samorządowcy. Proszę się ze mną kontaktować, dlatego, bo to będzie szło poprzez komendanta głównego i komendant główny będzie tę sprawę prowadził. Na to są pieniądze, pieniądze przeznaczone centralnie. Jest dużo pieniędzy, nawet pan komendant nam przedstawiał, że tak dużo przeznaczone w budżecie pieniędzy na bezpieczeństwo nie mieli jeszcze nigdy, od kiedy on pracuje w Komendzie Głównej Policji. I są pieniądze na przywracanie posterunków. Jeżeli to nie robią samorządowcy, to nie robią tylko z tego powodu, że chodzi im po prostu o działania polityczne, żeby nas zdyskredytować, że po prostu mówiliśmy, obiecaliśmy coś, a nie realizujemy tego. Czyli pieniądze są i posterunki powinny być przywracane tak, jak to państwo mieli obiecane, czy było to w programie. Bo my realizujemy wszystkie te działania, o których mówimy. Tak jak ze szkołami, państwo byliście na spotkaniu, nie zawiedliśmy państwa, szkoły pozostały. Tak samo i z posterunkami. Tu ksiądz też mówił, że po mszy świętej, że tylu posłów obiecuje, że no ja mówię, ale których? No z PSL. No my to, co mówimy, odpowiadamy za nasze słowa czy obietnice, które składamy. Jeżeli nie można, no to już naprawdę jest to nie do zrealizowania, ale na pewno żadnej sprawy nie pozostawiliśmy państwa bez odpowiedzi albo bez zainteresowania się nią. Także tutaj proszę o takie zaufanie ogólnie do naszych parlamentarzystów tutaj z naszego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Docieramy, gdzie tylko możemy, ciężko pracujemy. Ja teraz jadę do Puszczy Mariańskiej, pan senator z państwem zostawia. Każdy dzień wykorzystujemy na rozmowy, na spotkania i po prostu na załatwianie takich ludzkich spraw z terenów takich, no, gdzieś tam odległych. Dziękuję. Jeśli są pytania, no bo może państwo... Proszę bardzo. Proszę państwa, ja będę podawał mikrofon. Prosiłbym tylko, żeby każda osoba, która będzie zabierała głos, podała, żeby się przedstawiła. Dzień dobry państwu. Łukasz Tartyski, Szkoła Podstawowa Rogotwórsk. Ja chciałem się pani poseł zapytać, czy będzie zmieniony sposób finansowania tych małych szkół? To znaczy o tym też nie mówiłam o finansowaniu. Tak, jak najbardziej. Pani jest dyrektorem. Będzie zmieniony przelicznik naliczania subwencji, czyli te szkoły właśnie, to jest dosyć istotne. Teraz został podpisana została ustawa o finansowaniu, nowa ustawa o finansowaniu oświaty i szkoły z korzyścią właśnie dla tych mniejszych szkół. I idzie to w tym kierunku, żeby nie były przepełnione
zapełnione oddziały, tak jak dotąd wszystko robili samorządowcy, żeby upychać dzieci jak króliczki w klatce, więc dzieci będą musiały mieć stwarzane dobre warunki do kształcenia i wychowania i tu właśnie będzie zupełnie inny system naliczania. I w takim kierunku właśnie z korzyścią dla tych małych szkół. Również jeszcze tutaj dodam, że też pan pewnie słyszy, jak wielokrotnie związek krytykuje ocenę pracy nauczycieli. Co 3 lata będzie musiał mieć ocenę pracy nauczyciel. No to jest chyba normalne. Każdy pracownik w każdym zakładzie jest poddany ocenie i tutaj również, no jeżeli będzie oceniany, to będzie starał się dobrze pracować. I to będzie również przy współpracy nadzoru pedagogicznego. Dzień dobry Państwu, Górycki Bogdan, mieszkaniec tej gminy. Pani poseł, ja bym chciał się zapytać o subwencje, dotacje. Jakie są do szkół w związku z co powstała sytuacja dość częsta z przejściem z nawałnicami, klęskami żywiołowymi? Bo tak jak pani wspomniała, kilka miesięcy temu broniliśmy szkół tu na tym terenie przed zamknięciem. Nie obroniła się jedna z tych szkół 10 sierpnia przed nawałnicą wiatrem. Ta szkoła jeszcze nie funkcjonuje. Prace przy tym idą bardzo powoli, bardzo źle. Dzieci nasze się są w niezbyt dobrych warunkach, bo moje dzieci bynajmniej w jednej sali uczą się 3 klasy. Jakoś to pokonują i dają sobie radę, ale to ta nauka będzie dla nich takim rokiem niewykorzystanym cały czas. Właśnie jak ze strony rządu płynęły pieniądze na takie klęski żywiołowe, bo nic o tym tu nie słyszymy, bynajmniej na terenie, że ktoś się tym zajął. Słyszymy teraz, że tylko dofinansował marszałek Struzik 100 tysięcy, a te pieniądze chyba na te remonty, co tam powstały, są zbyt małe. Pozerwało tam dach, szkoła nie była naprawiana, nie ruszone praktycznie nic przez 3 czy 4 miesiące. Ona uległa w dużej mierze dewastacji pomieszczenia. Potrzebne są tam naprawdę duże pieniądze. Teraz coś tam właśnie zaczęło się ruszać. Zostały poniszczone i chodniczki, i boisko. Nie było to boisko pełnowymiarowe, ale jakieś tam było, gdzie dzieciaczki grały. Na to są wszystko, nie da się rady, jak rozmawialiśmy, nie ma możliwości odtworzenia go w tym miejscu. Trzeba budować drugie. I po prostu jak rząd do tego podchodzi, właśnie jak finansuje, bo widzę, że ta szkoła, mamy niby obiecane, że ruszy po feriach, ale zakres tych prac, jakie są i pieniędzy, uważam, że naprawdę, żeby w następnym roku szkolnym ruszyła, by było dobrze. Proszę pana, już panu odpowiadam. Za chwilę tutaj pan ode mnie z biura podejdzie, weźmie od pana kontakt. I jeżeli chodzi o wsparcie dla tego typu szkół, to już panu odpowiadam. Myślę, że to raczej jest kwestia takiego pokazania politycznego. Są pieniądze i były w ministerstwie. Na ostatniej komisji pani wiceminister tłumaczyła, ile jeszcze zostało pieniędzy z tego właśnie działania niewykorzystane. Samorządowcy, wójt powinni mieć odpowiednich urzędników, którzy pilotują program. To nie jest tak, że ja pójdę do pani minister Zalewskiej i pani minister otworzy biurko i mi da tyle i tyle pieniędzy dla tej szkoły czy dla takiej. Są i były pieniądze przeznaczone na tego typu działania, przekształcenia, a głównie jeśli pan mówi o tę nawałnicę. I być może tu były sprawy niedopilnowane od strony samorządu, czyli konkretnie burmistrza, bo to burmistrza czy burka? Burmistrza,
i żeby zresztą szkoły nadal są prowadzone przez samorządy i samorządy, czy burmistrz, to proszę Państwa, ma pieniądze swoje, czy on ze swojej pensji to daje, to są też pieniądze po prostu przeznaczone na oświatę. I tutaj nie można w ten sposób podchodzić. Nawet my kiedyś z panią na spotkaniu z samorządowcami wprost panią minister powiedzieliśmy, to oddajcie nam te szkoły, jak wam się nie podoba. My nie będziemy przeznaczać subwencji i będą tylko w gestii ministerstwa i jako rząd będzie nadzorował. No nie, samorządy już tego nie chcą, bo chcą mieć nadzór nad pracą szkół. No to skoro chcą mieć nadzór, no to również jeżeli chodzi o prowadzenie, to jest podstawowe zadanie gminy, prowadzenie szkół i na to pieniądze również są przeznaczane. I ani marszałek, ani wójt czy burmistrz nie robi łaski, że takie działania musi wspierać. A są również w ministerstwie określone środki, gdzie trzeba na poszczególny program wejść, napisać i pieniądze będą. Brak chęci. Tak, brak chęci, albo czasem politycznie. Dzień dobry. Nazywam się Bożena Woźniak, jestem nauczycielem z 35-letnim stażem pracy w szkołach różnych gminy Grobin. Od ponad roku osoba bezrobotna, od grudnia bez prawa do zasiłku. Tego dla osób bezrobotnych. Myślę, że części z Państwa tam za stałym prezydialnym nie jestem osobą obcą, ponieważ próbowałam walczyć o swoje. Próbowałam zwrócić oczy różnych osób na to, co się dzieje. Pani minister powiedziała, przepraszam, ja za chwilę się wyciszę, ale obiecuję, że nie będę brnąć wątki zbyt osobiste, nie będę poruszać tutaj takich strun, które by miały kogokolwiek zakłopotać. Natomiast chcę temu gremium zasygnalizować, że na tej sali są trzy osoby, które podobny, oprócz mnie dwie, które w podobny jak ja sposób utraciły zatrudnienie w szkole. Jedna osoba to jest osoba, która przed wielu laty musiała odejść ze szkoły, żeby ustąpić miejsca dziecku prominenta lokalnego, który kończył kierunek odpowiedni. To było wiele lat temu. Zlikwidowano stanowisko pracy, rozeszło się po kościach bez sądu pracy, bez niczego takiego. Natomiast kolejne dwie osoby utraciły pracę z końcem roku szkolnego 15-16. Ja i jeszcze jedna osoba, która była uznana moim szpiclem, donosicielem, nie wiem, kapusiem, nie wiem, kim tam jeszcze, rykoszetem została usunięta z pracy. Pani poseł, użyła pani trafnego bardzo określenia, bo nie podporządkowaliśmy się burmistrzowi, ponieważ stanęliśmy kantem przeciwko temu, co się w placówkach oświatowych gminy Grobin działo, dzieje i pewnie będzie się dziać. Ja nie chciałam pogodzić się z tym, jako dyrektor szkoły odsunięty dyscyplinarnie w połowie roku szkolnego 15-16 ze stanowiska. Wygrałam sprawę w sądzie pracy na marginesie, żeby nie było podejrzeń, że coś było na rzeczy. Rozstrzygnął wojewoda na moją korzyść, sąd administracyjny na moją korzyść, sąd pracy na moją korzyść. No niestety prawo jest tak skonstruowane, że powrót mój na stanowisko jest oczywiście zgodnie z prawem niemożliwy. Pan burmistrz wypłacił mi odszkodowanie. Dlaczego mówię, że pan burmistrz? Ponieważ na sesji sam stwierdził, że kwotę zasądzoną przez sąd przelał na konto szkoły tytułem wypłacenia mi odszkodowania. No więc chyba fundatorem mojego odszkodowania jest pan burmistrz. Nie wnikam, odszkodowanie na moje konto wpłynęło. I teraz, dlaczego ja zabieram głos? Nie po to, żeby uprawiać cierpiętnictwo, ponieważ ja już się z tą swoją sytuacją w jakiś sposób oswoiłam. Dramatem dla mnie jest fakt, że usilnie poszukuję pracy. Wielu pracodawców moimi aplikacjami się interesuje. Przez 2-3 dni
a potem słyszę przez telefon od sekretarki w jednej szkole, nie w naszej gminie, ale w całkiem niedalekiej odległości od Drobina, usłyszałam od pani sekretarki, że no niestety oferta jest już nieaktualna, a pan dyrektor w tle, nie wiem, chyba się trochę zagalopował. Powiedz jej, że tu działają trochę inne czynniki. No i tyle. Sekretarka oczywiście mi tego nie powtórzyła. Proszę państwa, mam wrażenie, że w moim fachu ja mogę szukać pracy tak w szkołach lub w jakichś tam instytucjach, gdzie moje kwalifikacje, chociażby ukończone studia informatyczne, mogą się przydać, no więc praca biurowa i tak dalej. Ale jest druga bariera, ja mam już 57 lat. W związku z tym nie jestem rarytasem na rynku pracy, ponieważ jestem w okresie chronionym przed emeryturą. Więc pracodawca, jak widzi moje CV, gdzie jest tak, do niedawna dyrektor szkoły, nauczyciel, są kwalifikacje, są poukańczane formy doskonalenia i zaczyna główkować, co z kobietą jest nie tak. Że kobieta w tym wieku, jakoś tam wykształcona, pracująca do niedawna w resorcie oświaty, chodzi i szuka roboty. Śmiem podejrzewać, że ja pracy nie dostanę. Nie mam też świadczenia kompensacyjnego, ponieważ w łaskawości swojej obecny pan dyrektor zafałszował mi świadectwo pracy. Zabrał mi 8 lat stażu pracy, w związku z tym w sądzie mam również sprawę o świadczenie kompensacyjne nauczycielskie, do którego spełniam wymagania, ale muszę w sądzie udowodnić, że je spełniam. No bo ZUS wykorzystał okazję, zaapelował pozytywny na moją rzecz wyrok i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zmierzając do celu, żeby nie zanudzać państwa swoim przypadkiem. Pani poseł, to wszystko, co pani mówi o tym, że szkoła powinna być centrum kultury, centrum edukacji, szczególnie w takich małych miejscowościach jak Drobin, Rogotwórsk, Cieszewo, Łęk i temu podobnych miejscowości, że szkoły powinny świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie i to ja bym powiedziała jeszcze, że tu głównie w tych małych aglomeracjach, gdzie jest bardzo mały dostęp do dóbr kultury. Przecież tutaj wyjazd do kina to jest od razu wyprawa za 100 zł, tak, dla każdego dziecka. O teatrze nie wspominamy, muzeum i tak dalej, i tak dalej. Więc kadra powinna moim zdaniem stawać na głowie, żeby pokazywać dzieciom często z rodzin dysfunkcyjnych, często z rodzin, w których dziecko nie może czerpać pozytywnych wzorców, z rodzin, gdzie jest dziedziczona bieda, gdzie jest dziedziczone bezrobocie, gdzie jest dziedziczone życie na marginesie prawa, na krawędzi prawa, to właśnie szkoła powinna być tym miejscem, gdzie dzieci powinny patrzeć, że świat i życie w tym świecie może wyglądać inaczej i że od dna tego nawet najgorszego można się odbić, jeśli ma się mentora i ma się kogoś, kto poda rękę. Ale, pani poseł, ministerstwo samo nic nie zdziała. Może napisać najwspanialszy program nadzoru. Może napisać najwspanialsze programy naprawcze różnych obszarów życia szkoły. Ja to mówię jako praktyk. Niestety, na dole nie macie państwo rąk do pracy. Nie macie państwo narzędzi. Jak ja się strasznie rozczarowałam kuratorium, delegaturą w Płocku, nie będę opowiadać tego. Ale jeżeli dyrektor delegatury nie chce mnie przyjąć na rozmowę, ponieważ jego kolega ze szkolnej ławy, który jest jednocześnie dobrym kolegą władz lokalnych, tutejszych, opowiada na mój temat bajki i na tej podstawie pan dyrektor delegatury stwierdza, a ja z panią nie mam o czym rozmawiać, bo pani dla mnie nie jest partnerem do rozmowy. To przepraszam, o czym mowa? Jeżeli ktoś dostaje w 3 dni ocenę pracy, bo jest mu potrzebna do tego, żeby zostać dyrektorem i wizytator przyjeżdża i opisuje procedurę, co zostało złamane, a na koniec resume jest takie, powiem to sarkastycznie, no, ty niedobry, ty żeś tyle błędów popełnił, nie rób tego więcej. I ocenę utrzymuje w mocy. I osoba się chełpi, że jest prawowitym dyrektorem, że ma ocenę w mocy i tak dalej. A to jest schemat, który się dział tu i teraz, od stycznia 2016 roku. I dzieje się nadal, niestety dzieje się nadal.
I jeżeli nie zapewnicie Państwo w jakiś sposób obstawienia ludźmi, którzy nie będą się bać o to, że jak coś stwierdzą, coś napiszą, coś zarządzą, to będą się bać o to, że aha, no za rok są wybory i teraz tak, no teraz jest dobrze, jest okej, okay, tak, jestem tu bezpieczna, ale za chwilę może się zmienić, no to jak ja będę im przeszkadzać w życiu, no to przecież mnie żurną, prawda? Dopóki szkoła nie będzie apolityczna, dopóki nadzór pedagogiczny nie będzie apolityczny, szkoła będzie coraz gorsza i coraz gorsza, bo to obserwujemy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Pani za tę wypowiedź i tak szybciutko, bo muszę już wychodzić. Proszę Pani, Pani dokładnie opisze tę sytuację, ja się nią zajmę na piśmie. No nie sądzę aż do końca, żeby to tak było, bo to trzeba sprawę zbadać. I tylko potwierdziła Pani to, co ja mówię. No, tego z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc nie zmienimy. Idziemy w tym kierunku właśnie, o którym Pani mówiła. A to są takie już bardzo indywidualne sprawy, które no, będę musiała, ale to już Pani musi opisać i ja poprzez odpowiednie organy dam Pani odpowiedź. Dziękuję. Pani poseł, jeszcze znajdzie Pani chwilę, żeby tak, jeszcze no tam do Pani poseł Cichorskiej bezpośrednio, tak? Tak. Kowalczyk Wiesław, lat 64. Jestem ojcem, wyjdę do dziecka rodziny, 10-11 rok w lutym. Także i chciałem właśnie w imieniu córki, tu która siedzi, żona i córka obok mnie, jest po prostu tragedia rodzinna. I po prostu gdzieś 0, 500 plus, 0 od 3 kwietnia rodzinnego. Po ciężkim wypadku zięcia tutaj nieopodal na tej trasie do Koziewy, na tym skrzyżowaniu uległ ciężkiemu wypadkowi. I przez 3 miesiące córka otrzymywała od bossa, który ciężko pracował, 600 krusz udoju, 3 razy na dobę. I po prostu szkocki. I przyjechał na urlop po 6 miesiącach, bo to 3 miesiące przyjeżdżał. I się tragiczny wypadek. Córka chce uzyskać te 500 plus. Z Warszawy przyszło, bo to poszło do Szkocji. Szkocja do Warszawy. Warszawa trzyma. Od sierpnia ubiegłego roku. 0. Tylko przysłanie pismo, córka wszystko ma. Może córka się wypowie, bo ja się denerwuję za bardzo. Dziękuję. No to tę sprawę też musi Pan na piśmie przedstawić, bo to już ja Panu nie odpowiem, bo to trzeba przez instytut. No dobrze, to ja przez biuro to przepuszczę. No nie sądzę, żeby 500 plus nie dostał. Zdjęcia strony, 0 pomocy, także my jesteśmy na... No wtedy to już są indywidualne, trudne sprawy. To Pan opisze to. Szereg dokumentacji córka posiada. Dobrze. To Pan musi opisać to i przez biuro. Dobrze, dziękuję. Ale to już tak szybko. Czy jeszcze, Pani poseł, jeszcze można? Pani? Jak jest stary gmina Bulkowa? Pani poseł, ja pytanie takie lekko ciężkie. Moje wnuczki chodzą do szkoły, pierwsza klasa, czwarta. I mogłaby się Pani zająć tymi teczkami. Mój Boże, ja muszę dźwigać, żeby to teczkę radzić. Co tam w tych teczkach te dzieciaki mają? Każdy z nas chodzi do podstawówki, wybacz się. I te kartki w tych książkach były cienkie, że dało radę nosić. A teraz jak wziąć to teczkę, mój Boże, przywozi sąsiad na rowerze dzieciakom do autobusu teczkę, dwie, bo dzieciaki by nie radzili. Chyba ci, co produkują książki, to sprzedają je na kilogram. Bo nawet te dzieciaki, Pani poseł, tak chodzą, a jak zdejmie mu się teczkę, on dalej idzie garbaty. Ale proszę Pana, są bezpłatne podręczniki i to, co Pan mówi, to musicie wewnętrznie załatwić z dyrektorem szkoły. Tylko moje wnuczki, wszystkie, Pani poseł, w każdej szkole to jest, to nic jest to ciężkie i nic Pani mi nie wyjaśni. I jeszcze odnośnie zdrowia, ponieważ to jest Pani działka, Pana senatora nie będę męczył. Pani poseł, ze służbą zdrowia to jest tak. Ja jeszcze u lekarza nie byłem, lekarz nie brałem, jeszcze piłkę gram, lat 69, 8 marca skończę i oko mi siadło prawe.
mam szkło, ale czy ono jest, czy go nie ma, to jest jednakowo widzę, czyli jest słabo. Lekarz mi wysyła na operację. No i uzgadniam, i co ja usłyszałem? Poczekaj, facet, 2,5 roku. To znaczy, zapraszam pana na oddział okulistyczny do Przesmysza, bo o ten oddział po prostu starałam się i zostawiliśmy. Jest to bardzo dobry oddział. Wyjaśnia, ale ja tak dostaję odpowiedź jako obywatel. 2,5 roku lub w ciągu 10 dni. Ja myślałem, że to dla mnie dobra oferta, ale 5 tysięcy. I to jest problem, bo jak się oko jedno straci, zostaje już tylko jedno. Zęby to tam, może ich nie być, damy sobie radę, ale z okiem jest problem. I jeszcze jednak to, co mnie boli, o tych uchodźców, pan senator zna moje zdanie, odezwałem się, nie brać! Dokładnie niech nam zabiorą te tuski, nie brać! Ponieważ moi kuzyni pracują w Szwecji, w Norwegii, w Danii, więc ja wiem od nich, a nie z telewizji. No ja tak mówię, są uchodźcy. Ja nie mówię tak, że są uchodźcy. To się zgadza. Ja potem mówię, że my już jesteśmy do telewizji. I oni mi mówią, że posłuchajcie, rencista w Szwecji ma tyle pieniędzy. Tyle ma. Co z tego, jak wieczorem nie wyjdziemy do kawiarni ani na piwo, nigdzie, bo się boję, że mu panie ruszeli. Ponieważ pani poseł musi odjeżdżać, to pytanie bym poprosił. No i już wyjaśniłem, że niech te teczki schudną. Ale ja odnośnie tego, to mówię tak, pan, są szkoły, gdzie zostawiają szczególnie małe dzieci podręczniki w szkole i to jest sprawa wewnętrzna danej szkoły. Musi pan to uzgadniać. Ale to jest za ciężkie są. No, ale z dyrektorem szkoły to już są wewnętrzne sprawy, a podręczniki są bezpłatne. Pani poseł, jeszcze ja się zdenerwowałem, jak ta pani poseł jest jakiś pokolony facet. Ja się zdenerwowałem. U mnie, jeśli nie wszystko jest zamknięte, żaden nauczyciel nie jest zamknięty. No to słuchajcie, wygrajcie wybory, wnieście dobrych ludzi do samorządu. Pani poseł, tu jest problem. Nie zważono w stanie wojennym zrozumieć pracy, bo to zwalniali nie tylko mnie. Ta pani dzwoniona została, tak przy okazji, tak, na górze rządzi pies, a na dole rządzi ktoś inny. Ja nie rozumiem tego, to jest problem. Ja pozwolicie państwo, bo pani poseł przyjdzie. Pani poseł. Ja myślę, że jest pan dyrektor, który może zostawić namiary i ewentualnie będzie się można z biurem pani poseł kontaktować. Szanowni państwo, nie da się, oczywiście pani poseł przedstawiła, ile udało się zrobić, zrealizować z naszego programu wyborczego, który był 2 lata temu przedstawiony i dlatego państwo oddaliście głos. Jeszcze jest dużo do zrobienia, także trzeba poczekać, jasne, musimy zmienić jeszcze samorząd. Poproszę, dziękujemy bardzo pani poseł. I będę dysponowała czasem, to pan Paweł będzie informował, pan Wojtek i będziemy w kontakcie i w miarę możliwości będę państwa wspierała. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja tylko zapomnę, że z tym jest stała prywata, jeżeli ktoś ma życzenie, może się poczęstować. Natomiast na temat szkoły w Rogotwórsku i naszych szkół tutaj lokalnych, to jeszcze poproszę, bo kilka słów chciała powiedzieć pani radna, która tutaj często u nas bywa i nas wspiera. Ja będę bardzo wdzięczna, jeśli pani poseł zajmie się tą sprawą i to jest chyba dobry kierunek działania. Proszę państwa, ja chciałam powiedzieć tak, wiele twarzy poznaję, faktycznie widzieliśmy się na sesji nieraz i jeśli udało nam się, pamiętacie, w pewnym momencie z walka z wiatrakami tutaj, tak, to i z tymi szkołami też tam wiedziałam, że nam się uda. Tutaj duże zadanie i dużą rolę odegrała i wasza rada, która stała po waszej stronie, wasi radni. Natomiast
nie byłoby może tak łatwo, gdyby nie rodzice. I wy, proszę Państwa, bo braliście bardzo czynny udział w tych wszystkich sesjach i to wy właśnie walczyliście o te szkoły. To was się burmistrz w pewnym momencie przestraszył, że elektorat zaczyna się buntować, że elektorat zaczyna patrzeć burmistrzowi na ręce, który łapie się za bardzo dobrze utrzymane szkoły, za szkoły w bardzo dobrej kondycji. Widziałam i jedną, i drugą szkołę z bardzo dobrą kadrą pedagogiczną. Takich szkół nie wolno było nam oddać i to dzięki Państwu, dzięki nauczycielom, dzięki Panu Dyrektorowi, bo też bardzo był waleczny na tych sesjach, udało nam się utrzymać te szkoły i chwała Państwu za to. Faktycznie jest tak, proszę Państwa, że te zmiany, one będą postępowały, bo one już postępują, ale od tego, jak będą postępowały, w jakim tempie, no to zależy, właściwie to zależy od naszej wspólnej pracy, od Państwa również zaangażowania, od Waszego zabierania głosu na sesjach i od tego, że podnosicie głowę do góry i nie na wszystko musicie się, proszę Państwa, zgadzać. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja jeżdżę po wielu gminach i w tych gminach w powiecie płockim nie mam sojuszników, bo no niestety nie ma tam wójtów, którzy są z PiS-u. Raczej są wójtowie z PSL-u i jest, że tak powiem, zawsze taka sytuacja, że i rada przy tych włodarzach też jest w większości PSL-owska, tak? Każde moje zabieranie głosu na sesji kończy się tym, że radna do nich w ogóle się nie odzywa albo poczeka na sam koniec, kiedy będzie mogła ewentualnie się ustosunkować. Ja czekam cierpliwie końca i to, co się w tym momencie dzieje na tych poszczególnych gminach, jak widzę, jak ciężko dzisiaj PSL pracuje na swoją kampanię samorządową, to ludzkie pojęcie przechodzi. I tylko wasza mądrość, proszę Państwa, pozwoli zatrzymać taki tok postępowania PSL-u. Mnie się ta praca PSL-u nie podoba. Ja mam odwagę o tym na każdej sesji mówić głośno. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek działania. Trzeba po prostu zacząć mówić, ubiegać się o swoje racje i dochodzić swoich racji. Bo to wy, mieszkańcy, budujecie gminę, budujecie instytucje, i to burmistrzom i wójtom powinno właśnie na was zależeć, a nie odwrotnie przyzwyczajać was do myślenia, że wy nie możecie nic powiedzieć. Guzik, prawda. Udaje się odwoływać rady PSL-owskie. Udaje się, proszę Państwa. Tylko trzeba trochę chcieć uczestniczyć w tych poszczególnych sesjach, które są bardzo ważne, ale przede wszystkim trzeba się zacząć tym interesować. I nie myśleć, że tej mocy nie można przycisnąć wyżej. Tak, moc jest wyżej, można jeszcze naprawdę wyciskać z samorządów bardzo wiele i od swoich włodarzy możecie żądać. Udało się przy tych szkołach, udało się z wiatrakami. Ja mam nadzieję, pani Woźniak, pani się też uda, bo wiem, z jakiego tytułu pani straciła tą pracę. Myślę, że to tylko od nas wszystkich zależy. Także to taki wstęp jakby do tej rozmowy, bo bolączek na każdej gminie jest bardzo wiele. Problemów, z którymi się Państwo spotykacie, jest naprawdę zatrzęsienie, tak? Natomiast no, dzisiaj jesteśmy tu po to, żebyśmy no, oczywiście przekonywali Was do programu Prawa i Sprawiedliwości, który jest świetny. Do tempa zmian w Polsce nie musimy chyba przekonywać, bo to wszystko widać, tak? Gołym okiem. Gospodarka idzie do przodu. Zmiany są, może nie takie aż zauważalne, ale są. Ale na tyle są zauważalne dla PSL-u, że PSL się dzisiaj bardzo mocno przed nimi broni. Więc to tylko, proszę Państwa, no naprawdę wspólne spotkania, wspólne rozmowy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby takie spotkania, a dziś jest bardzo liczne spotkanie i no jestem pełna podziwu. No chyba setka nas tutaj jest. Także ja gratuluję Państwu odwagi tu przybycia, bo pewnie o tym spotkaniu nie tylko Państwo wiecie, ale cała gmina i
włodarza. To tyle na razie z mojej strony. Jeśli teraz pan senator pozwoli, to rozpoczniemy turę pytań do pana senatora i zagadnień. Jeszcze dajmy szansę się wypowiedzieć jednemu radnemu sejmiku mazowieckiego. Pan Paweł Kolczyński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pokrótce ja może poruszę sprawę w dwóch obszarach. Jedna to jest obszar jakby stricte samorządowy, związany z moją działalnością, jakąś działalnością koleżanki radnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Już to jest kolejne któreś ze spotkań w obrębie innej gminy i tak jak pan senator mówił, jemu dużo łatwiej jest wykazywać i chwalić się sukcesami, bo reprezentuje akurat parlament, senat i reprezentuje sukcesy Zjednoczonej Prawicy, które są na szczeblu centralnym, na szczeblu ogólnopolskim ewidentne, dlatego w tym zakresie powtarzać się nie będę. Natomiast nam dużo trudniej jest przedstawiać spokojnie sytuację z punktu widzenia radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest klubem opozycyjnym w stosunku do rządzącej aktualnie koalicji PSL-PO. I tak jak tutaj pan jeden wskazywał, że to marszałek Struzik dał 100 tysięcy na szkołę, to ja powiem to, że to jest ewidentna nieprawda, bo tu nie dał pan marszałek, tylko sejmik województwa mazowieckiego jednogłośnie uchwalił przekazanie tych środków. I ja na każdym spotkaniu mówię, że później wszystkie działania, które pojawiają się w obrębie zarządu województwa mazowieckiego, mają jedynie jakby wykazywać, że no nie wiem, sejmiku nie ma, a wszystkim rządzi tylko i wyłącznie pan marszałek i zarząd województwa, prawda? To ten obraz jest obrazem bardzo, bardzo fałszywym. O tym, że proszę Państwa, nie jest też tak dobrze w obrębie samorządu wojewódzkiego i organów, które zarządzają województwem, niech świadczy fakt, że województwo mazowieckie jest jednym z najbardziej zadłużonych województw ze wszystkich województw funkcjonujących na terenie naszego kraju. Natomiast proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że te działania, które podejmował polski rząd w roku 2017, a więc między innymi uszczelnienie systemu podatkowego, zarówno tutaj przede wszystkim w zakresie też podatku CIT, ale również PIT, ale także te działania, które zdynamizowały rozwój gospodarczy, zaskutkowały tym, że na dzień dzisiejszy województwo mazowieckie może się pochwalić tym, że wpłynęło do budżetu ekstra 350 milionów złotych. I to nie jest zasługa pana marszałka, że tak ani PSL-u, ani Platformy, że tak fenomenalnie zarządzali województwem, tylko to jest zasługa koniunktury i działań polskiego rządu, który doprowadził do tego, że mamy rozwój gospodarczy na poziomie już dawno nienotowanym, a więc około 4,6%, że mamy bezrobocie, które ostatnio spadło do poziomu 6,6, a więc nienotowanego nigdy w historii polskiej gospodarki. Natomiast proszę Państwa, to, że te pieniądze się pojawiają, nie zmienia faktu, że zadłużenie jest olbrzymie. Województwo mazowieckie jest najbardziej zadłużonym województwem i mimo, że pojawiają się te nowe środki, to nie są spłacane stare długi, tylko nadal ten system polegający na pogarszaniu sytuacji finansowej województwa jest kontynuowany. Proszę Państwa, namacalne dowody na złą sytuację części jednostek województwa mazowieckiego są ewidentne. Akurat pani poseł nas opuściła, ona pochodzi z północy Mazowsza, tam mamy wojewódzki szpital zespolony w Ciechanowie, który jest zadłużony aktualnie, a jest szpitalem podległym województwu mazowieckiemu, jest zadłużony w tej chwili na 120 milionów złotych. To jest szpital, w którym jako jedyne rozwiązanie, jakie znaleziono i zaproponowano pracownikom z tego szpitala,
to jest obniżenie pielęgniarkom, położnym i kadrze też tej medycznej wynagrodzeń o 20%. Prawda? To jest najprostszy sposób, jaki wymyślono, przy czym oficjalnie na sesji sejmiku pani wicemarszałek odpowiedzialna za nadzór nad służbą zdrowia mówi, no rozkłada ręce, no cóż, nie udało nam się, błędy popełniliśmy, ale co mamy zrobić, no jest... Widzicie Państwo, przechodzimy do porządku dziennego nad rażącymi zaniedbaniami, nad rażącymi błędami w zarządzaniu służbą zdrowia. Ale nie tylko. Takich przykładów jest dużo więcej. Już do legend urosły nieprawidłowości, które miały miejsce w zespole pieśni i tańca Mazowsze, gdzie każda kontrola stwierdzała niesamowite nieprawidłowości finansowe, organizacyjne. Ale proszę Państwa, to jest jakby pierwszy element, o którym chciałem powiedzieć. Ta sytuacja, proszę Państwa, jakby jeżeli ją porównamy do tego, o czym Państwo mówicie i sygnalizujecie, w stosunku do własnej gminy, własnych miejscowości, tutaj terenu Drobina, no ma jeden przykry niestety wspólny mianownik, mianowicie no, ma niestety ten element, że tak powiem, tej zielonej koniczyny, prawda, który na obu tych płaszczyznach się pojawia. I proszę Państwa, jedynym sposobem jakby na zmianę, na poprawę jakości zarządzania, funkcjonowania, macie Państwo dowody na to, że Zjednoczona Prawica potrafi efektywnie, prawidłowo, uczciwie zarządzać. Jedynym rozwiązaniem na zmianę tej sytuacji, również na szczeblach samorządowych, czy to w gminie, czy w powiecie, czy w województwie, jest po prostu dokonanie prawidłowego wyboru i ciężkiej pracy przed tym wyborem, który możemy dokonać w przyszłym roku w ramach wyborów samorządowych. Tylko, tak jak moi poprzednicy też tutaj sygnalizowali, aktywność, tylko mobilizacja, tylko chęć dokonania rzeczywistej, prawdziwej zmiany w naszych takich, tych najmniejszych, trochę większych, lokalnych ojczyznach może dać efekt. To, że te działania, proszę Państwa, będą też możliwe, to ja chciałbym zasygnalizować, akurat pan senator w tym tygodniu ma tydzień senatorski, będą toczyły się w Senacie prace również nad ważnymi ustawami w zakresie Sądu Najwyższego KRS-u, ale zanim jeszcze o tych dwóch ustawach dwa słowa powiem, chciałbym zasygnalizować, że rzeczywiście i prawdą jest, że zmierzają ku końcowi w parlamencie, ale na razie jeszcze w Sejmie, ustawa zakładająca nowelizację przepisów prawa wyborczego i zmiany w ordynacji również, znaczy tutaj ordynacji samorządowej. Pierwszą, najbardziej namacalną zmianą, z jaką Państwo będziecie mieli do czynienia, jeżeli proces legislacyjny się zakończy, to jest zniesienie też okręgów jednomandatowych i wprowadzenie listy na terenie samorządów. Co więcej, po drugie, zmiana będzie skutkowała również, to oczywiście dotyczy sytuacji, kiedy te okręgi aktualnie są większe, ale również zmianą liczebności okręgów, gdzie ten liczba mandatów na poszczególne okręgi będzie od 3 do 7. Ale co więcej, bardzo ważną zmianą, która no, wejdzie tak naprawdę od nowej kadencji, nie będzie właśnie tego działania jakby wstecz, jest też wprowadzenie ograniczenia kadencji w zakresie sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta. Ta nowelizacja zakłada maksymalnie możliwość dwóch kadencji następujących po sobie pełnienia przez tą samą osobę funkcji wójta, burmistrza, prezydenta. Więc proszę Państwa, jest o co bić, jest się o co bić, jest szansa na zmianę jakościową w zarządzaniu w samorządach. Proszę Państwa, jeszcze dwa ostatnie jakby elementy, o których chciałem powiedzieć, które trochę odbiegają już od kwestii samorządowych, o których mówiłem, to jest, proszę Państwa, nastąpił jakby pierwszy krok również w zakresie zmiany w systemie, w organizacji wymiaru sprawiedliwości. Ja jestem z zawodu radcą prawnym,
więc też z problematyką prawniczą mam do czynienia jakby na co dzień. Natomiast, tak jak Państwo doskonale słyszeliście, nastąpiło, polski Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o KRS-ie. Tak jak sygnalizowałem, pan poseł, pan senator będzie się w tym tygodniu pochylał nad tymi projektami, ponieważ zostały one skierowane z laski marszałkowskiej do Senatu już po jego uchwaleniu. Jest to pierwszy krok. Słyszymy, że w ślad za tymi zmianami są szykowane zmiany następne, zmiany w zakresie procedury sądowej, które w moim odczuciu są bezwzględnie konieczne. I ostatnia rzecz, o której na każdym też spotkaniu mówimy. Na pewno Państwo słyszeliście, a to już jest znowu jakby, przepraszam, że trochę skaczę z tematu na temat, ale ten jest jakby temat bardzo istotny i na koniec. Proszę Państwa, Sejmik Województwa Mazowieckiego niedawno uchwalił tak zwaną uchwałę antysmogową. Musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że są to przepisy, które dość mocno będą oddziaływały już w najbliższej przyszłości, od 1 lipca 2018 roku, na Państwa jakby codzienne funkcjonowanie. Tym pierwszym elementem i pierwszym zakresem tego oddziaływania będzie wejście w życie z dniem 1 lipca 2018 roku zakazu wykorzystywania określonych paliw do spalania w przydomowych instalacjach grzewczych. W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest katalog tych niedozwolonych substancji, które spełniają, znaczy które powodują powstawanie smogu, a więc wyeliminowane będą pewne muły, te najgorsze rodzaje produktów do spalania pochodzenia odwęgielnego. Ale drugim elementem tej uchwały jest również rozpoczęcie procesu, czy wejście w życie przepisów, które będą nakładały na mieszkańców obowiązek wymiany instalacji grzewczych. Ten proces jest rozłożony na dłuższy okres, bo do 2023 roku. Tym niemniej, proszę Państwa, on też musi być rozpoczęty. Niestety władze województwa pozostały głuche na argumenty, które były wysuwane przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, które zakładały i o co wnosiliśmy nawet na ostatniej sesji, która była sesją poświęconą pierwszemu czytaniu budżetu województwa mazowieckiego na 2018 rok. Mianowicie pozostały głuche na argumenty za zabezpieczeniem określonych już minimalnych kwot, które pozwoliłyby wesprzeć, oczywiście w odpowiednich ramach prawnych i finansowych, odpowiedniego programu zorganizowanego przez województwo, możliwość dofinansowania wymiany pieców przez osoby najbiedniejsze. Bo zwróćmy uwagę, że wymiana nawet w najbliższym czasie instalacji grzewczych w przeciętnym domku jednorodzinnym, jeżeli jeszcze będzie powiązana z wymianą całej instalacji, no to jest wydatek kilkunastu, nawet tysięcy złotych. Wiele osób, które, tak jak tutaj nawet padały argumenty, są tereny rolnicze, rzeczywiście, gdzie bieda ma charakter wręcz strukturalny, mimo wysiłków rządu i elementów polegających na programie 500+, te potrzeby są nadal dość duże, to wielu mieszkańców, na których ten obowiązek zostaje przerzucony, nie będzie w stanie sobie z tym zagadnieniem poradzić. A żebyście Państwo wiedzieli, jaka to jest skala wielkości, to szacuje się, że koszt na terenie powiatu płockiego, wymiany tej instalacji, dostosowania ich do nowych wymogów, szacowany jest na około 93 miliony złotych, nie licząc miasta Płocka, gdzie dodatkowo ten koszt jest szacowany na 36 milionów złotych. Więc zwróćcie Państwo uwagę, skala tego przedsięwzięcia jest olbrzymia. Te sugestie, które zostały sformułowane przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, niestety nie zostały uwzględnione i przyjęte. Na tą chwilę z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo.
Panie senatorze, czy już możemy do pana? Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, bo ja też byłem radnym sejmiku mazowieckiego dwukrotnie i ja pamiętam Mazowsze w 2006 roku, jak przychodziłem do sejmiku, było zadłużone na kilkadziesiąt milionów złotych. Teraz nie wiem ile jest, ale pewnie parę miliardów złotych. No tutaj pan radny Paweł Kolczyński mówił o tym, że sam szpital w Ciechanowie już jest na 120 milionów złotych, tak? Zadłużony. A kiedyś całe Mazowsze, szanowni państwo, było, jeżeli chodzi o sejmik, to kilkadziesiąt milionów. Zobaczcie, jaka to jest skala. Kilka lat rządu PSL z Platformy, z kilkudziesięciu milionów zadłużenia na kilka miliardów. To tak chciałem tylko wtrącić, ale bardzo proszę, czekam na pytania. Ja mógłbym się tutaj chwalić tym, co zrobiliśmy w ciągu dwóch lat, ale to myślę, że z mediów już państwo usłyszeliście, a jeżeli takie pytania będą, to oczywiście też i będę chciał nawiązać do tego tematu. Panie senatorze, zanim przekażę kolejnym chętnym mikrofon, pozwolę sobie ja dwie kwestie poruszyć. Gdybym ich nie poruszył, byłoby mi źle, że oddawałem mikrofon, a sam nie zapytałem. Panie senatorze, pan prezydent zawetował ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych. Czy coś robicie nad modyfikacją tej ustawy? Dlaczego pytam? Na przykładzie naszej gminy Drobińskiej, mogę już z punktu widzenia radnego, który zasiada w komisji rewizyjnej, zauważyć pewne niedoskonałości, mówię w cudzysłowie, działania tych RIO, czyli regionalnych izb obrachunkowych, które powinny nad burmistrzem, nad samorządem, nad nim sprawować. Przykład z naszego podwórka. Pod koniec ubiegłego roku burmistrz wydał pieniądze subwencji oświatowej na rok bieżący na inne cele, powołując przy okazji pewną spółkę, ale te pieniądze w kwocie tam 80 paru tysięcy są wydane. Skutki takie, że na początku bieżącego roku jest próba likwidacji dwóch szkół na terenie gminy, plus akcja z obniżkami dodatków dla nauczycieli. Oczywiście pod pretekstem, że jest mniejsza subwencja oświatowa na ten rok, co okazało się nieprawdą, ponieważ ta subwencja o ponad 100 tysięcy jest na bieżący rok była wyższa. I co robi RIO? RIO pisze, że oczywiście było to bezprawne, jest to złamanie wszelkich przepisów, ale tak jak tu jedna z przedmówczyń powiedziała, żeby mi to było ostatni raz. Także, panie senatorze, pytanie, czy zrobicie wreszcie porządek z tymi regionalnymi izbami obrachunkowymi i właściwymi relacjami i nadzorem nad samorządami? Druga sprawa, krótsza. Jako radny dostałem pismo od pana Stanisława Tyszki, wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. I moje pytanie jest takie. Ja to pismo, w którym pan marszałek pisze między innymi do mnie, jako do radnego, że wnosi o przyłączenie się do protestów w sprawie ustawy o zmianie samorządów, ponieważ w jego ocenie jest to bardzo niebezpieczny projekt. I dalej pisze, że tylko pod wpływem masowej społecznej presji partia rządząca, czyli PiS, jest w stanie się wycofać. Moja prośba jest do pana senatora taka. Ja przekażę panu kopię tego pisma i bardzo proszę, niech pan ustali, czy pan marszałek Tyszka wysłał to z kancelarii Sejmu, to pismo do wszystkich radnych w Polsce, czy z własnych pieniędzy, z własnej diety, czy może z funduszy swojego stowarzyszenia Kukiz 15. Ponieważ jeżeli to jest z pieniędzy Sejmu, to ja protestuję jako obywatel, żeby takie ruchy były robione. I jeszcze prośba przy okazji. Kukiz piękne rzeczy mówi, ja w większości, czy jego ugrupowanie, ja się w większości z tym, co oni mówią, to się zgadzam i jestem za. Tylko że jak dochodzi do głosowań, to oni robią takie dziwne rzeczy. Zróbcie wreszcie
coś, żeby stało się jasne dla nas, obywateli, w co oni grają. Bo udają, że nie są opozycją totalną, a jednocześnie robią wszystko, wyciągają stołek, jak tylko mogą, spod tyłka partii rządzącej. Większość porządnych gości z tego stowarzyszenia, jak pan poseł Andruszkiewicz, już poszło gdzie indziej. Ja już kończę, bo nie będę czasu zabierał. Przekazuję, za 2-3 tygodnie się do biura zgłoszę po informację, czy pan marszałek Tyszka wysłał to z biura, z kancelarii Sejmu, czy za pieniądze własne lub stowarzyszenia KUKIS. Dziękuję. Dobrze, już odpowiadam. Jeżeli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową. Szanowni Państwo, to rzeczywiście to była pierwsza ustawa, jaką prezydent zawetował. Ja do tej pory nie wiem dlaczego. Natomiast no czekamy, skoro zawetował, to czekamy na jego projekt, ustawy. W tej chwili rzeczywiście jest tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa niby jest pod ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale jak się dowiadywałem, bo byłem u źródła, u ministra Chwałka, to się okazuje, który bezpośrednio nadzoruje Regionalną Izbę Obrachunkową, to się okazuje, że według ustawy, a właściwie według konstytucji, no, to nic nie możemy zrobić. Próbowaliśmy to ustawą zrobić, no prezydent niestety zawetował, żebyśmy to naprawili, bo cała sytuacja na czym polega? Tam ze swojego kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wybierają przewodniczącego. Ten przewodniczący dalej wybiera swoich ludzi w terenie i niestety my tych zmian nie możemy dokonać. To jest dokładnie praktycznie tak samo jak w sądach. Od Sądu Najwyższego się zaczyna, później niżej. Nic nie możemy w tym kierunku zrobić. No czekamy na projekt prezydenta. Ja pamiętam też jako radny Sejmiku Mazowieckiego te uchwały RIO były te, które były niekorzystne dla marszałka, dla sejmiku, to były pochowane gdzieś na stronie internetowej. Można było odszukać, ale trzeba było naprawdę znać tą stronę internetową, żeby wyszukać te uchwały, które były niekorzystne dla marszałka Struzika. Natomiast jeżeli chodzi o pana wicemarszałka Tyszkę, pierwszy raz widzę takie pismo. No, tutaj u góry jest napisane, że jest wicemarszałek Sejmu. No to, czyli wychodzi na to, że ze swojej kancelarii to wysyłał jako wicemarszałek, ale dopytam się w oświadczeniu senatorskim. Mamy w następnym tygodniu Senat, wyślę takie zapytanie, zobaczymy i następnym razem byśmy się tutaj spotkali, to ja bym Państwu odpowiedział, a ewentualnie tutaj Pan by się też skontaktował tak, z mieszkańcami. No, uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby kierować tego typu oświadczenia z funkcji wicemarszałka. No, właściwie to oświadczenie, z tego co Pan mówi, ja już nie będę teraz czytał w tej chwili, no to jest takim oświadczeniem politycznym. No, bo jeżeli ten kodeks wyborczy jeszcze nie ujrzał światła dziennego, no bo on jest jako projekt w Sejmie procedowany, jeszcze Senat zostaje, jeszcze prezydent, nie wiem dlaczego w trakcie obrad się trąca. Ja takie pismo podobne dostałem od marszałka Struzika. Być może sobie takie gotowce przesyłają. No, to też będę musiał poruszać. Szanowni Państwo, ja chciałem zabrać głos, ponieważ uważam to za środowiskowe konsultacje, to spotkanie. W takich sprawach, o których było mówione. Otóż, jeżeli chodzi o oświatę, jak wiemy, oświata została przekazana, ta podstawowa oświata do samorządu. No i uważam, że tu leży klucz całych problemów. Ja byłem przez 3 kadencje radny, tu w Droginie, byłem świadkiem wielu rzeczy, które jako
człowiekowi. No ja byłem trzy kadencje byłem w opozycji, chcę powiedzieć, także ja, dla mnie opozycja to nie jest ani stresująca, ani coś nadzwyczajnego, bo generalnie było tak, że nawet byłem sam na 15, sam na jakieś tamtego, no niemniej jednak uważałem, że trzeba postępować na wskroś ludzko i na wskroś sprawiedliwie, a nie tak, żeby tam się włączyć w jakieś kliki. Natomiast kliki powstają wtedy, jak to wszystko też zależy od wyboru. Ale wracamy do oświaty. Uważam, że ponieważ oświata jest finansowana z subwencji, więc są to pieniądze idące z góry, jest za dużo swobody w samym zarządzaniu, obsadzaniu stanowisk. No przecież te konkursy na dyrektorów to są komedie i ofiarą tej komedii jest pani, która zabierała. Przecież pani została ustanowiona na dyrektora przez jedną klikę, po tym przez drugą klikę została zdjęta, żeby ten konkurs był na przykład, no i teraz jest płat. Bo jedna klika wsadziła, druga klika zdjęła. Za mnie była, ja byłem oczywiście obojętny, jak ta pani była ustanawiana, nie za mną zdejmowana, w sposób nieludzki, nawet tej pani chciałem troszkę pomagać, ponieważ postępowali z nią faktycznie nie w sposób nieludzki. Uważam, że trzeba to znormalizować w taki sposób, żeby organ zewnętrzny miał jakoś nad tym kontrolę. Uważam, że jest jakaś szansa albo poprzez określenie kwalifikacji lub przez jakieś inne zasady, gdzie nie można by było tasować ludźmi, tak jak kartami na przykład grając w pokera. Bo to jest gra w pokera. Kto się burmistrzowi podoba, to dostaje. Kto się burmistrzowi nie podoba, to nie dostaje. Ja nawet we własnej rodzinie miałem kaca, że moja najbliższa mi osoba cierpi za to, że jestem radny. Cierpiała. Przez wiele lat cierpiała. Ja udawałem frajera, nie zabierałem w tej kwestii głosu, ale ja wiem, że cierpiała, że ją kaleczyli, że jej zdrowie zabierali. Ale byłem bezradny, no bo byłem radny, bezradny w tej kwestii. I uważam, że tu powinno być znormalizowane w jakiś sposób, żeby ograniczyć właśnie takie tasowanie ludzi. No to jest konieczne, bo inaczej to żadna mowa, żadne płacze tu nic nie pomogą, bo to będzie wszystko zgodnie z prawem i klika i tak zrobi co swoje. No ja pamiętam, jak tu uchwalali u nas regulamin wynagradzania nauczycieli, to ten regulamin był taki, że może dostawać tylko najwyższe te wynagrodzenia i nagrody burmistrza żona burmistrza albo żona tego, co układał. Tego ZNP. Pomimo, że ja protestowałem, to jeszcze na mnie huczeli strasznie, że co ja się wcinam, jak to nie moja sprawa. Ja nie jestem nauczycielem. Wara, uciekaj stąd. Proszę Państwa, trzeba pomyśleć nad tym tak, żeby nie było możliwości tasowania ludźmi i tak ludzi, bo to jest bezczelne znęcanie się wręcz moralne i fizyczne na ludzi. To są molestowania. Bo ja mówię, przez te trzy kadencje ja bym świadkiem tego i ja coś na ten temat mówię. Mam troszkę też inne zdanie na temat utrzymywania szkół, małych czy dużych. Uważam, że jednak tu ekonomiczne zasady powinny być brane pod uwagę i na siłę nie powinny być utrzymywane małe szkoły. Ja uważam, że tu rola gminy i rola zewnętrznych czynników, które nadzorują, sprawują nadzór nad nami, powinna być iść w tym kierunku, żeby zabezpieczyć do lepszy transport, żeby na przykład te dzieciaki, które są dowożone, nie musiały spędzać poza domem w miejscowości 3 czy 4 km po 12, po 13 godzin. Żeby na przykład zorganizować transport tak, żeby te dzieci po ukończeniu szkoły maksymalnie w jakieś godziny były dowiezione do domu i nawet przesunięcie ich po tych 2-3 kilometry do lepszej, do większej szkoły, bardziej zorganizowanej, nie byłoby żadną szkodliwością, a jednak koszty uważam byłyby mniejsze. To sprawa oświaty. Sprawa, natomiast proszę Państwa, o której Pani poseł mówiła,
tych posterunków wszędzie. No tu to już jestem fachowcem, to mogę powiedzieć, że to też jest tak troszkę nie w pełni zgodne z tym, co się nazywa bezpieczeństwem publicznym. Bo to wszędzie to znaczy, że i nic. Bo bezpieczeństwo publiczne to nie zależy od tego, że wisi szyld posterunek policji w drugim. Nie. Bezpieczeństwo publiczne to zależy od wielu, wielu bardzo innych współczynników i okoliczności, żeby społeczeństwo czuło się bezpieczne. To musi być szybka reakcja na krzywdę człowieka. To musi być odpowiednie zabezpieczenie jego interesu, jeżeli jest poszkodowany. I taka tam jednostka, że ona będzie, będzie dwóch milicjantów i jeden przyjdzie w jeden dzień, a drugi w drugi, to nic nie da. Ja uważam, że jeżeli będą nakłady, jeżeli będą środki, to wcale nie posterunek załatwi bezpieczeństwo, a odpowiednia ilość sił i odpowiednia pragmatyka. Ja na przykład kiedyś opracowywałem na powiat płocki strukturę jednostki. No i żeśmy pozostawiali placówki, że tak powiem, takie dyżurujące, że nawet w ogóle policjantów nie było, na przykład pamiętam, było tak wybrudzenie, że był tylko ten szyld i godziny, że tam był policjant na dyżurze. Natomiast wszystkie inne bardziej kompleksowe sprawy załatwiał komisariat w Białym. Podobnie było tu Bulkowo, Starożreby, Radzanowo i jednostka taka przewodnia była w Bodzanowie. Uważam, że ta struktura wtedy była dobra. To było zaraz po 1989 roku, kiedy milicja przechodziła w policję. I też nie uważam, że takie krzyknięcie, że o, my powrócimy posterunki, to już jest kwestia, że zabezpieczyliśmy bezpieczeństwo na danym terenie. Nie, wydaliśmy pieniądze, jeżeli te pieniądze są na to są. Ale czy my żeśmy zabezpieczyli to bezpieczeństwo w tym rejonie, to nie wiem. Teraz wrócę do samej kwestii gminy. Gminy, bo tu żeśmy się spotkali i mnie tu jest, to serce mnie boli, ta gmina i tu sama kwestia zarządzania. Otóż proszę Państwa, ja uważam i trzeba się uderzyć w piersi, że PiS generalnie nie dba o wybory na szczeblu gminy. I takie są wyniki, dlatego mamy wójtów przeważnie z PSL-u. Oni dbali, dbają, teraz też. Nie wiem jak, być może się teraz sytuacja odwróciła, może ktoś uderzył w patelnię, ktoś usłyszał, że jeszcze istnieją gminy i też warto nie zadbać. Bo do tego czasu, proszę Państwa, kto się interesował? Wręcz nawet były takie kierunki, żeby pod szyldem PiS-u w gminach nie startować. Ja nawet z tego tytułu byłem nie za bardzo mile widziany, jak dążyłem do tego, żeby startować pod szyldem PiS-u i żeby PiS w jakiś sposób się tym zajął. To była konsekwencja tego, że ja to za dużo chcę. Trudno, a tak się stało. No i później są takie efekty. Takie są efekty. Jakie są efekty? To widać, że wójt z PSL-u mandaty wszystkie prawie do samorządu powiatowego z PSL-u. Nie wspomnę o wyborach. Nie wspomnę o wyborach. Chociaż praktycznie muszę, bo oto jestem ofiarą oszustwa PSL-owskiego. Ja mówię to wprost, że ja jestem na przykład radny, chociaż może lepiej, bo problemy zdrowotne by były mi mandatu, nie pozwoliły na wykonanie. Po poważne problemy nie w czasie miały. Ale ja jestem ofiarą. Ja mówię, wręcz mnie oszukano. Ponieważ to jest niemożliwe, żeby była super rada w uprawnieniach do głosowania. Po zliczeniu podpisów wydanych kart i kart, które się dostały, była super rada, więc to było jawne oszustwo. To była malwersacja. I proszę Państwa, co? Co ja dostałem od swoich tam, załóżmy, promotorów? Nic. Zaskarżyłem to do sądu pierwszej instancji. Jest tu świadek. Komedia.
Komedia w sądzie. Proszę Państwa. Zaskarżyłem to do drugiej instancji, ale tak troszkę z cwaniactwem. Ponieważ jak poprosiłem, najpierw nie chciałem przed sądem zeznawać, jak nie będą nagrywali. Nagrywali. To później napisałem, proszę Państwa, o to, żeby mi udostępnili protokół. Jak mi przysłali protokół, to mi przysłali z pouczeniem. No z pouczeniem mi przysłali, że mogę złożyć środek zaskarżenia w przeciągu 2 tygodni na poczcie. Też nie czekałem, bo widziałem, że ustawa inaczej. Złożyłem 7 dni, tak jak mówi ustawa, ale na poczcie nie umiem. Oczywiście odrzucili. Zaskarżyłem to, zaskarżyłem do obi. Nie przyjęli, odrzucili. No mówię, czekałem też daty, napisałem do Strasburga. No kochanego Strasburga, no wolności, sądownictwa. No i wyobraźcie sobie, co mi przysłali. Wiecie coś w pisie o tym? Nikt nie. Ale otoż mi przysłali, że o, to nie zachodzi w zakres rzeczowy. Nie jest to uprawnienie do rozpatrywania takich spraw, chociaż jest konwencja mówiąca o demokratycznych, sprawiedliwych wyborach. Byłem niegodny do rozpoznania. Proszę Państwa, to sprawa pierwsza. I teraz dalej. Kto się tym zainteresował? Teraz śmieją się w telewizji, że o, przyczynki, że są sfałszowane wybory. Nikt nie poniósł sobie. A dlaczego na przykład w mojej sprawie, proszę Państwa, nie poszedł wniosek do prokuratury? A dlaczego na przykład, bo w moim okręgu było w mojej sprawie, ale w tym moim okręgu u drugiego kolegi było plus 10. Na przykład na burmistrza też było plus, też była superata. Do powiatu była też superata. Największa w Łęku. Pod ochroną działacza PiS-u, który siedzi przy stole. I mandat żeśmy stracili. Proszę Państwa. I na przykład teraz ja popieram na przykład w tej chwili ordynację wyborczą do samorządu. Oczywiście. Popieram, bo jednomandatowe mandaty, znaczy te JOW-y tak zwane, to było źródło oszustwa, bo 3-4 głosy już zabierało mandat. Ale uważam, że na przykład do gmin to powinno być, jak jest 15 rad, to powinna być lista. Wszystkich 15, którzy najwięcej wybierają, zabrać głos. Dziękuję, bo się zabierają Spróbuję już odpowiedzieć. Pytania nie usłyszałem, ale kilka wątków było poruszanych. Jeżeli chodzi o zamykanie małych szkół, pan uważa, że to jest okej. Okay, no. Ja uważam, szanowni państwo, że oprócz tego, że te szkoły nie powinny być zamykane, bo taka szkoła mała, mimo że kilkanaście dzieci chodzi do takiej szkoły, to uważam, że to jest centrum kultury danej gminy, danej wsi. Niejednokrotnie mieszkańcy, sami mieszkańcy tej wsi czy gminy budowali tą szkołę od podstaw. W kilku miejscowościach w powiecie płockim były takie przypadki. Ja również podejmowałem te tematy wspólnie z dyrektorem kuratorium. Dopiero jak wójt niejednokrotnie występując no przeciwko swoim mieszkańcom, bo to wójt chciał zamykać takie szkoły małe, brał kancelarie prawne prywatne, mimo że ma u siebie zatrudnionych prawników i w ten sposób straszył dyrektora kuratorium, że on pójdzie na drogę sądową. No i niestety, szanowni państwo, w sądzie niejednokrotnie kuratorium przegrywało. I takie szkoły małe były zamykane. Natomiast ja uważam i nasz program opiera się na tym, żeby takich szkół nie zamykać. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no gdzie tu ekonomia? No ale, szanowni państwo, no, nie możemy wszystkiego przekładać na ekonomię. Jeżeli chodzi o posterunki policji, one zostały w Namazowszu przywrócone w 13 miejscowościach. Najbliższa tutaj to jest w Staroźleba. Ja też, szanowni państwo, uważam, że bezpieczeństwo jest ponad wszystko. No. Przecież, szanowni państwo, jeżeli my nie czujemy się bezpieczni we własnym kraju, no to coś jest nie tak. Te posterunki były wcześniej zamykane, my je odtwarzamy.
bo uważamy, że bezpieczeństwo jest na jedno z pierwszych miejsc, które powinniśmy dać naszym obywatelom. Jeżeli chodzi teraz o oszustwa wyborcze, no właśnie po to jest nowy kodeks wyborczy tworzony, żeby tych oszustw nie było. Począwszy od takich spraw technicznych, że będą te wybory nagrywane, rejestrowane. Jeżeli się nie da ich od razu otworzyć online, na żywo, w internecie, to one będą nagrane i będą udostępnione jako pliki. Każdy z Państwa będzie mógł zobaczyć, kto przychodził na te wybory. Bo na przykład, ja nie wiem jak u Państwa, ale w Płocku to było nagminne kupowanie głosów. Wynoszono puste kartki i sprzedawano te puste kartki za 20 zł. A u nas dokładnie podpisy podpisy. I Szanowni Państwo, było nawet tak kilka przypadków w Płocku, że złapano kogoś na gorącym uczynku. I nawet później, jak już ta osoba zeznawała na policji, przyznała się, bo ja myślałem, że oni się z czasem nie będą chcieli przyznać. Nawet przed sądem się przyznali, że kupowano głosy na poszczególnych radnych, na kandydata na prezydenta. No i co? No i do tej pory właściwie się nic nie idzie. Dlatego duże zmiany są potrzebne. Duże zmiany i te duże zmiany niestety, ale obecną te koalicje takie, które wcześniej rządziły, tak? Czyli począwszy od SLD, PSL-u, a najbardziej to boli kodeks wyborczy PSL, bo oni wiedzą, że w tym momencie stracą i to bardzo dużo stracą. Niedaleko Bielska była taki dom pomocy społecznej w Koślicach, z tego co pamiętam, gdzie 100%, Szanowni Państwo, oddano głosów na Adama Struzika. No, nie chce mi się wierzyć, że wszyscy nagle tak pokochali Adama Struzika, że 100% dostali. Ja, Szanowni Państwo, ze swojej strony to tyle. Bardzo proszę o pytania. Ja mam prośbę też do Państwa, bo żeby to były pytania, syntetycznie, krótko, bo wiele osób prosi o mikrofon. Ja staram się po kolei, w pewnej kolejności zgłoszeń, ale bardzo proszę o syntetycznie. Dzień dobry, Przemyliński, Tadeusz. Proszę Państwa, ja właśnie zacznę od tego pytania. Pytanie najważniejsze, od pieniędzy, bo tak jak tu powiedział Pan Radny Wojewódzki, 350 milionów dobrze usłyszałem, tak? Teraz Pan sobie wyobrazi te 350 milionów zainwestowane przez PSL. Co się będzie działo? I teraz uważam, że tu jest duża rola właśnie Wasza w nagłaśnianiu, skąd te pieniądze są. Bo oni, tak jak Pan powiedział, nie spłacą długów, co powinni zrobić, tylko właśnie te pieniądze zainwestują i będą chcieli się pokazać przed nami, wyborcami, co oni zrobili. I teraz właśnie jest to najważniejsze, przedstawienie tego, że skąd te pieniądze na te inwestycje właśnie idą. To jest takie, uważam, bardzo ważne, bo właśnie to o to chodzi, no nie? Że są pieniądze i są inwestycje. I wtedy taki właśnie Pan Trużyk powie, że on dobrze gospodaruje, no nie? Tak to będzie wyglądało. Ja tutaj do pani dyrektor właśnie mam takie, nie wiem czy pani słyszała właśnie, ale pani dalej jak wczoraj pani Ogórek została wyproszona z trzech sklepów, tylko dlatego, że pracuje w TVP. Także widzimy co się dzieje. Została po prostu wyproszona z trzech sklepów, tylko dlatego, że pracuje w TVP. No, także widzimy, co się dzieje. Im bliżej wyborów, tym będzie to bardziej, uważam, agresywne. Problemy we wprowadzaniu właśnie programu 500+, czy wprowadzania Wojsk Obrony Terytorialnej, wiemy, jak to wszystko wygląda, tam, gdzie no, nie ma chociaż trochę przewagi Prawo i Sprawiedliwość. Tak, w Gdańsku właśnie to Pan Materiel myślał problemy. I tak samo było z tym programem, bo to jak najbardziej odlekane, jeśli po prostu, żeby to, tego nie dogorywać. Odnośnie, tu pani już poseł odjechała, odnośnie imigrantów właśnie bardzo dobrze. Akurat widziałem to właśnie tą wypowiedź tego pana muzułmanina. Jeżeli mu się w Polsce nie podoba, to po prostu niech wyjedzie. Tak jak powiedział prezydent Czech, Zema, jesteś w moim kraju i stosuj się do mojego prawa. Jeżeli nie, to po prostu wyjedź i koniec. Krótka piłka powinna być. Odnośnie mniejszości, chodzi mi głównie o mniejszość niemiecką. Ja to już kilka razy zgłaszałem, bo nie będę to powtarzał. Jakim prawem jest w ogóle poseł w polskim Sejmie mniejszości niemieckiej? Idą pieniądze na tę mniejszość, a przed wojną, II wojną światową, mniejszość polska w Niemczech była, została zlikwidowana przez Niemcy hitlerowskie,
ale po II wojnie światowej nie została przywrócona. I czy w tym temacie coś jest wprowadzone, żeby właśnie to rezultat prowadzić? Jeszcze odnośnie tego szpitala w Ciechanowie, właśnie zostały obniżone pensje. Co na to lekarze? Czy strajk zrobili? Nie, bo oni mają bardzo dobre pensje. A rezydenci? A rezydenci? Rezydenci też nie umierają z głodu, to tutaj... Ale przede wszystkim to nikt nie każe być lekarzem, no nie? Dlatego tak to wszystko wygląda. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim dam odpowiedzieć Panu Radnemu, ponieważ sprawdza się reguła, mija powoli 2 godziny naszego spotkania i zaczynamy, lekki szum na sali się pojawił. Ustalmy, że jeszcze tak myślę, że pół godziny to nasze spotkanie niech jeszcze potrwa. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę o krótkie pytania, nie żadne wywody, tylko krótkie pytania i odpowiedzi. Ja już oddaję głos Panu Radnemu, żeby się ustosunkował do tych 350 milionów, rozumiem, co z nim. Dziękuję bardzo. No ja w pełni podzielam Pana opinię na ten temat. Przykładem bardzo podobnym do tych 350 milionów jest też działania podjęte przez Sejmik w pierwszej połowie tego roku, kiedy też jednomyślnie Sejmik zgodził się na zmianę sposobu finansowania rozliczania długu województwa mazowieckiego poprzez zaciągnięcie w celu jakby zrolowania zadłużenia kredytu w EBI, czy w Europejskim Banku Inwestycyjnym. I też w wyniku takich działań racjonalnych, gdzie po prostu obniżyliśmy koszty obsługi zadłużenia, efektem tego było uwolnienie pewnej puli nagród, puli środków pieniężnych, które później też były przez marszałka pokazane jako środki przez niego pozyskane na budowę dróg lokalnych. Mowa o tych 120 milionach złotych. Ja w pełni zgadzam się z Panem, dlatego też na każdym spotkaniu staramy się o tym mówić, prawda? Podaję też przykład standardowy wręczania, które to było zjawisko jakby nagminne. Każdy OSP dostało już chyba na terenie województwa mazowieckiego jakąś pompę od marszałka Struzika, prawda? Więc no, to jest ten sam mechanizm, prawda? I to nie daje, nie dofinansowuje województwo mazowieckie, tylko marszałek Struzik sam niemal w każdy OSP ufundował już ten węża albo pompę, prawda? Więc no, to jest ten mechanizm i my o nim mówimy. Ja staram się też mówić i jakby wskazywać na absurdy tej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze dopowiedzenie w zakresie sytuacji szpitala w Ciechanowie, to proszę Państwa, jakby efekt, jednym z podstawowych źródeł powstania tego zadłużenia było bezrefleksyjne pójście i zgodzenie się przed kilkoma laty dyrekcji ówczesnej szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie na drastyczne podwyżki dla lekarzy. Tam średnia, są przypadki, gdzie wynagrodzenia miesięczne dla lekarzy sięgały, przynajmniej takie są informacje ze strony związków zawodowych tam działających, nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Więc w tej chwili te koszty, które są wynikiem i zadłużenie, które jest wynikiem tak nieodpowiedzialnej działalności dyrekcji, tak jak powiedziałem, pani wicemarszałek województwa na sesji sejmiku przyznała, no cóż, no takie błędy się zdarzyły, prawda? I teraz te błędy w zarządzaniu są przerzucane jakby na personel niższego rzędu. To jest tylko jedno pytanie. A czy nie można jakoś przyblokować, żeby nadmiernie się nie zadłużać? Jeżeli nie ma pieniędzy, to po co takie właśnie pensje na przykład płacić? Znaczy, wie Pan, pacta sunt servanda, prawda? No jeżeli ktoś ja rozumiem, zawarł, znaczy
W międzyczasie w szpitalu w Ciechanowie jest już chyba ósmy kolejny dyrektor, który tym obiektem zarządza. Generalnie po wstępnych propozycjach obniżenia tych 20% ta sytuacja w szpitalu jakby zawisła i ta sytuacja de facto się tam negatywna pogłębia. Tak? No, wydaje mi się, że tutaj działania to powinien podjąć zarząd województwa i to na nim spoczywa odpowiedzialność znalezienia najlepszego rozwiązania dla tej sytuacji. Tylko pamiętajmy, z jednej strony musi być to rozwiązanie, które nadal zapewni funkcjonowanie tego szpitala, zapewni to, że lekarze nadal tam będą leczyć, że pielęgniarki nadal będą pomagać i opiekować się chorymi. Bo oczywiście najłatwiejsze rozwiązanie to jest rozwiązać umowy z lekarzami czy inne umowy, które są najbardziej kosztotwórcze z punktu widzenia szpitala. Natomiast pytanie, czy jest to też bezboleśnie możliwe dla pacjentów, nie jest trudno w tym momencie na ten temat odpowiedzieć. Generalnie będziemy też w zakresie tego szpitala podejmowali działania w zakresie uzyskania pełnej, szczegółowej informacji i niesienia tego tematu bezpośrednio pod obrady sejmiku, tak jak było już z kilkoma innymi placówkami oświatowymi. Dziękuję. Jeszcze chciałbym, Szanowni Państwo, dopowiedzieć. Pewnie tutaj u Państwa w gminie też są takie reklamy z Panem Marszałkiem Struzikiem w kamizelce odblaskowej. Dobre pewnie pytanie, z jakich środków, tak? Czy on, jak sam pokazuje swoją podobiznę i podpisuje się Adam Struzik jeszcze dodatkowo razem z dziećmi, czy to jest finansowane ze środków publicznych, czy z prywatnych? No, oczywiście wiemy z jakich, tak? Ale jeszcze kwestia lekarzy. Ja, Szanowni Państwo, przegraliśmy wybory w 2007 roku, a wtedy byłem wicewojewodą. Oczywiście pracy nie mogłem znaleźć. Znalazłem ją jeszcze, jak prezesem Orlenu był pan Kownacki, gdzie dojeżdżałem do Ciechocinka przez 3 miesiące. Tam byłem szefem sanatorium, które, Szanowni Państwo, tam pracowało 15 osób. I tak się zdziwiłem, dlaczego to sanatorium nie miało żadnego zysku, bo w przeciągu całego roku 5 tysięcy złotych raptem na koniec w bilansie pokazywano, że 5 tysięcy złotych zysku jest. No, oczywiście zażądałem wszystkich umów o pracę i co zobaczyłem? Że jest zatrudniony w tym sanatorium 10 lekarzy. Każdy lekarz zarabiał miesięcznie 10 tysięcy złotych, a pracował 2 godziny miesięcznie. No, takich patologii, Szanowni Państwo, jest pewnie mnóstwo. Ja wtedy tych lekarzy zwolniłem, wziąłem jednego lekarza i ten jeden lekarz był w stanie obrobić to, co 10 robiło. Po 3 miesiącach już miałem zysku ponad 200 tysięcy złotych, ale oczywiście po trzech miesiącach dostałem wymówienie z rady nadzorczej. No to tak się niestety kończy. Bardzo bym prosił o pytanie. Zanim przekażę panu kolejnemu mikrofon, to jeszcze a propos tego, co mówiliście Państwo o tym finansowaniu pomp i różnych tematów strażackich przez marszałka Struzika, to ja tylko przypomnę. Nasza gmina, nasza straż tutaj w Drobinie otrzymała samochód, który został oczywiście przekazany hucznie na naszych dożynkach gminnych. Oczywiście z wielkim chwaleniem pana Struzika, który de facto dołożył się, nie wiem czy w 1/10 do tego, do wartości tego samochodu, na którym grob pieniędzy poszło z funduszu Państwowej Straży Pożarnej i Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj prośba do Państwa z PiS-u, że jak dajecie kasę, chociażby z Funduszu Ochrony Środowiska, to przyjedźcie i poświęćcie ten samochód, a nie wysyłajcie to pana Struzika. To tylko. Ale my teraz bardzo chcemy walczyć z tym hasłem Struzik dał.
I Państwo też musicie walczyć z tym hasłem, struzik dał. My jako radni wojewódcy głosowaliśmy, prosiliśmy o zagłosowanie takiego wniosku, żeby nas poproszono od czasu do czasu o to, żebyśmy też brali udział na przykład w przecinaniu wstęgi przy odbieraniu wozów strażackich, tudzież...